Szanowni Państwo, dzień dobry, wybiła godzina 11. Rozpoczynamy spotkanie z cyklu Plany, Prognozy, Komentarze. Dzisiaj będziemy mówić o wdrożeniu PPK w sektorze finansów publicznych. Ja nazywam się Patryk Wyczółkowski, jestem ekspertem regionalnym PPK w Polskim Funduszu Rozwoju, w PFR Portal PPK. Jest ze mną Anna Wijkowska. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Ania Wijkowska jest naszym radcą prawnym. Dzisiaj będziemy mieć przyjemność poprowadzenia dla Państwa webinaru na temat wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w sektorze finansów publicznych. Jak Państwo wiecie, nasz cykl Plany, Prognozy, Komentarze odbywa się cyklicznie co tydzień. W czwartek spotykamy się o godzinie 11, poruszamy różne kwestie. Kwestia wdrożenia PPK właśnie w jednostce sektora finansów publicznych będzie przez nas poruszana także w przyszłości. Dzisiaj otwieramy pewien właśnie cykl spotkań właśnie w tej tematyce. Dzisiaj obiecujemy, że przedstawimy Państwu bardzo ogólne informacje, bo wiemy, że trwa jeszcze sezon wakacyjny, że też nie wszyscy z Państwa mogli dzisiaj być na tym webinarze, a wiemy, że zainteresowanie jest tą tematyką jest bardzo, bardzo duże. Dlatego też obiecujemy, że w przyszłości będziemy temat rozwijać. Dzisiaj przedstawimy Państwu ogólną charakterystykę, ogólne informacje, ogólne takie najczęściej zadawane pytania i w przyszłości na kolejnych spotkaniach z tego cyklu będziemy tą tematyką zajmować się dalej. Na sam początek, proszę Państwa, harmonogram. Jak Państwo wiecie, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, ona wchodzi w życie etapami. Sama ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, co oznaczało, że od 1 lipca 2019 roku przepisami ustawy zostały objęte największe podmioty zatrudniające w naszym kraju, ale te z sektora prywatnego. Mówiąc największe, mam na myśli te podmioty, które zatrudniały co najmniej 250 osób na konkretny dzień, dokładnie na dzień 31 grudnia 2018 roku. W tych podmiotach PPK już zostało wdrożone, program z powodzeniem funkcjonuje. Drugi etap wdrożeniowy, on się rozpoczął 1 stycznia 2020 roku. Wtedy do programu przystąpiły podmioty zatrudniające, które zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionych. I tutaj znowu ten stan zatrudnienia był badany na pół roku wcześniej, bo dokładnie na dzień 30 czerwca 2019 roku. Ten etap pierwotnie miał się zakończyć 11 maja. Jak Państwo wiecie, ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, jak również z aktami prawnymi, które zmieniały niektóre ustawy, w tym również ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, mam tutaj na myśli dokładnie wszystkie tarcze antykryzysowe, ten etap został przesunięty i obecnie te firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób, wdrażanie programu zakończy się w tych firmach 10 listopada, najpóźniej 10 listopada tego roku. Te terminy zostały zrównane z tą trzecią fazą wdrożeniową, która rozpoczęła się teraz w lipcu, dokładnie 1 lipca. I tutaj ten stan zatrudnienia musi wynosić co najmniej 20 osób, żeby te podmioty weszły do programu, żeby w tych podmiotach ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obowiązywała. I tutaj podobnie jak wcześniej ten stan zatrudnienia badamy znowu na konkretny dzień, na 31 grudnia 2019 roku. Ostatni etap wdrożeniowy, proszę Państwa, rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku. Wtedy przepisami ustawy zostaną objęte pozostałe podmioty zatrudniające z sektora prywatnego oraz jednostki sektora finansów publicznych, czyli te jednostki, którymi dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu będziemy się zajmować. Warto oczywiście zauważyć, że jednostki sektora finansów publicznych przystępują do programu bez względu na wielkość zatrudnienia, jaka jest w tych jednostkach. Zwracam Państwu uwagę również na jedną bardzo ważną rzecz, dokładnie na artykuł 137 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, bo artykuł 137 wprost wskazuje termin, w którym najpóźniej jednostki sektora finansów publicznych muszą pracownicze plany kapitałowe wprowadzić, a są to terminy wcześniejsze niż terminy dla jednostek sektora prywatnego. Zobaczcie Państwo, że 10 kwietnia jest najpóźniejszym terminem, kiedy jednostki sektora finansów publicznych muszą podpisać umowę o prowadzenie PPK. Z kolei termin, który z niego wynika, czyli 26 marca, jest najpóźniejszym terminem na podpisanie z kolei umowy o
zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych. I tutaj bardzo często nasuwa się pytanie, bo oczywiście jak część z nas spojrzałaby w kalendarz, to zobaczyłaby, że 10 kwietnia jest to sobota. I tutaj Aniu, miałbym do ciebie pierwsze pytanie. Skoro 10 kwietnia jest to sobota, to kiedy tak naprawdę jest w takim razie ten ostateczny termin na podpisanie tych umów dla jednostek sektora finansów publicznych? Czy tutaj możemy skorzystać z przesunięcia i na przykład podpisać tę umowę w najbliższy wolny dzień, czyli poniedziałek 12 kwietnia, czy też już do 10 kwietnia powinniśmy mieć to za sobą i tą umowę mieć już podpisaną? Rzeczywiście, Patryku, przyznam, że mam wiedzę o tym, że faktycznie wiele osób, czy nawet podmiotów zastanawiało się nad tym, czy fakt, że 10 kwietnia, ten najpóźniejszy termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, skoro wypada w sobotę, tak, to powoduje przesunięcie faktycznie tak najpóźniejszego terminu na najbliższy dzień, czyli poniedziałek, tak, to wypadałby 12 kwietnia. Były takie rozważania prowadzone z tego względu, że kodeks cywilny rzeczywiście przewiduje regulacje mówiące o tym, że kiedy termin na dokonanie pewnej czynności wypada w sobotę czy w dzień ustawowo wolny od pracy, no to faktycznie ten termin upływa następnego dnia wolnego. Natomiast tutaj w przypadku pracowniczych planów kapitałowych te rozwiązania kodeksu cywilnego nie powinny być przekładane na terminy wdrożenia PPK, w związku z tym, że ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprost wskazuje konkretną datą, 10 kwietnia właśnie, termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, to oznacza, że w żaden sposób nawet fakt, że ten dzień wypada akurat w sobotę, kiedy w szczególności w sektorze publicznym, tak, jest to dzień wolny od pracy, no to nie zmienia to faktu, że to jest najpóźniejszy termin na zawarcie tej umowy i nie możemy dochodzić do wniosku, wyciągać wniosku takiego, że jednak jeszcze w poniedziałek, 12 kwietnia, będzie możliwość zawarcia zgodnie z ustawą tej umowy. Wiemy też, że jednostki sektora finansów publicznych raczej nie będą do tego najpóźniejszego terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK zmierzać, tak? Czekać do ostatniego dnia, kiedy ta umowa powinna być zawarta. Raczej te przygotowania już się zaczęły do wdrożenia w jednostkach pracowniczych planów kapitałowych, dlatego myślę, że możemy z tego wnioskować, że te umowy będą zawierane już na początku 2021 roku, czy też w pierwszych miesiącach tego przyszłego roku, a niekoniecznie tego ostatniego dnia 10 kwietnia, więc tutaj myślę, że byłabym spokojna o to. Bardzo dobrze też, Aniu, że poruszyłaś ten temat, bo proszę Państwa, właśnie pamiętajmy o tym, że tutaj na slajdzie macie Państwo podane te ostateczne terminy. Nie oznacza to oczywiście, że nie możecie Państwo tych umów zawrzeć trochę wcześniej, a nawet rekomendujemy, żeby to zrobić, bo zawsze to też nam daje ewentualnie większą swobodę wyboru. Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za odpowiedź. Szanowni Państwo, wcześniej już wspominałem o tarczach antykryzysowych, prawda? O tych ustawach, które zmieniały między innymi ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Wspomniałem o tym przesunięciu terminu wdrożenia dla tej drugiej fazy, ostatecznego terminu wdrożenia dla tej drugiej fazy wdrożeniowej. Kolejny wątek, który chcieliśmy z Państwem poruszyć, czyli tarcza antykryzysowa 4.0, czy już tutaj te konkretne rozwiązania, które wpłynęły, tudzież będą wpływać na wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych właśnie w jednostkach sektora finansów publicznych. Chciałbym, żebyśmy teraz poruszyli dokładnie te dwa wątki, czyli te dwie najistotniejsze zmiany dla jednostek sektora finansów publicznych. Tarcza 4.0 wprowadzała właśnie dwie takie zmiany. Pierwszą z nich
jest wyłączenie PPK spod prawa zamówień publicznych. I tutaj, proszę Państwa, został zmieniony artykuł 7 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dokładnie ustęp 2a, który mówi, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów z dnia 11 września 2019 roku, czyli ustawy prawo zamówień publicznych. I proszę Państwa, to prawo wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku. Bardzo dużo pytań spływa na nasze skrzynki mailowe w związku z tym zagadnieniem. Chcieliśmy Państwu przedstawić kilka takich najważniejszych wątków związanych właśnie z tym tematem. Pierwsze pytanie, kiedy jednostki sektora finansów publicznych są w takim razie zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych? To zanim odpowiem na pytanie, to może jeszcze dwa słowa, jeśli chodzi o genezę tej nowej regulacji, która rzeczywiście tarczą antykryzysową 4.0 została wprowadzona do ustawy o PPK, tego przepisu mówiącego o tym, że pracownicze plany kapitałowe, zawieranie umów w ramach pracowniczych planów kapitałowych jest wyłączone spod regulacji prawa zamówień publicznych, nie stosuje się do nich regulacji prawa zamówień publicznych, oczywiście do określonych progów. Ja tylko w celu przypomnienia chciałabym powiedzieć, że aktualne prawo zamówień publicznych, to które obowiązuje na ten moment, wyłączenie PPK spod PZP przewiduje wprost w swoich przepisach. Natomiast jak Państwo z pewnością doskonale wiecie, z końcem roku to prawo przestaje obowiązywać i zostaje zastąpione nową ustawą prawo zamówień publicznych, która od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie. I ta ustawa, to nowe prawo zamówień publicznych już w swojej treści nie przewiduje analogicznego wyłączenia spod stosowania PPK spod PZP, tak jak stare prawo zamówień publicznych to przewidywało. I z tego względu właśnie postanowiono w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych bezpośrednio takie wyłączenie wpisać, ponieważ to jakby zmiana prawa zamówień publicznych ze starego na nowe zbiega się z czasem, kiedy zaczyna być stosowana ustawa o pracowniczych planach kapitałowych do jednostek sektora finansów publicznych, to jakby tym bardziej ważne jest zadbanie o to, żeby te jednostki sektora finansów publicznych również miały możliwość tworzenia PPK, nie stosując reżimu prawa zamówień publicznych. To jakby geneza wprowadzenia tego przepisu do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, tak żebyście Państwo widzieli, jaki był porządek i losy tej regulacji. Natomiast to kiedy sektor publiczny będzie zobowiązany do stosowania prawa zamówień publicznych, to trzeba powiedzieć tak, że rzeczywiście co do zasady pracownicze plany kapitałowe spod stosowania prawa zamówień publicznych tą nową regulacją wprowadzoną tarczą 4.0 zostały wyłączone, natomiast do określonych progów tak zwanych unijnych. To oznacza, że w sytuacji, kiedy dana jednostka, podmiot zatrudniający, tak, z sektora publicznego te progi przekroczy, no to będzie zobowiązany do tego, żeby jednak do PPK również regulacje prawa zamówień publicznych zastosować do zawierania umów do wyboru instytucji finansowej. Progi te są dwa konkretne, tak? One są na poziomie 214 tysięcy euro, jeżeli chodzi o jednostki samorządowe, tak? I 139 tysięcy euro, jeżeli chodzi o jednostki centralne administracji. Te progi, tak, to jest wartość zamówienia na zarządzanie PPK, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak dana jednostka osiąga te progi, przekracza te progi, no to trzeba ustalić, oszacować wartość zamówienia na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
Jeżeli to i właśnie pewnie Aniu, to, tu się pewnie pojawia pytanie, w jaki sposób możemy oszacować właśnie tą wartość zamówienia na zarządzanie PPK? Co dokładnie powinniśmy wziąć pod uwagę? To jest zasadnicza kwestia, proszę Państwa, tak? Bo w sytuacji, kiedy dane jednostce sektora publicznego rozważane są już tak zasady, na jakich w tej jednostce miały być pracownicze plany kapitałowe wdrożone, no to podstawową kwestią jest to, czy do tego wdrożenia będziemy stosować prawo zamówień publicznych i postępować zgodnie z reżimem tej ustawy, czy jednak możemy nie stosować, czy też jakby nie będzie stosowane, tak? Żeby to rozstrzygnąć, no to w pierwszej kolejności musimy ustalić, jaką wartość zamówienia na zarządzanie PPK dana jednostka powinna uwzględnić, tak? I jeżeli chodzi o szacowanie wartości zamówienia na zarządzanie PPK, no to wiemy, że tą wartością zamówienia jest wartość wynagrodzenia, które otrzyma instytucja finansowa tytułem tak wynagrodzenia za zarządzanie środkami zgromadzonymi z PPK. Tą wartość zamówienia będzie stanowiło de facto wartość wynagrodzenia, które pobierze instytucja finansowa z aktywów uczestników PPK w danej jednostce sektora finansów publicznych. Na tym powinno opierać się, to jest jakby główne założenie, wiemy już, że na pewno tą wartością nie będzie suma chociażby wpłat do PPK, tak? Wiemy, że takie rozwiązania na rynku poniekąd było prezentowane, że w taki sposób należy do tego szacowania wartości zamówienia podchodzić, że to jakby uwzględniać wartość wpłat chociażby czy finansowanych przez jednostkę, czy w sumie tych finansowanych przez jednostkę i uczestników PPK. To nie jest prawidłowe założenie, tak? Bo wartością jest wynagrodzenie, a co za tym idzie, należy w tym celu oszacować wartość wynagrodzenia, które liczone jest z kolei od wartości aktywów netto zgromadzonych na rachunkach PPK uczestników. No i wiemy, że jest limitowane, tak, ustawowo, jeżeli chodzi o tą wartość, tak, wynagrodzenia to 0,5 wynagrodzenia za zarządzanie, ewentualnie success fee jeszcze 0,5%. Success fee 0,1%, pamiętajmy właśnie 0,5%, jeżeli chodzi o te maksymalne progi, chociaż też, jak wiemy, obecnie tych instytucji finansowych jest na rynku 20, też te instytucje finansowe rywalizują między sobą i z reguły ta średnia wartość opłat za zarządzanie jest dużo niższa niż to ustawowe maksimum 0,5%. Obecnie ta średnia opłata za zarządzanie wynosi nawet dla niektórych funduszy zdefiniowanej daty mniej niż 0,3%, więc widzimy też tutaj, jak doskonale działa mechanizm rywalizacji pomiędzy tymi instytucjami finansowymi. Aniu, czy jest jeszcze coś, co wpływa ewentualnie na wartość zamówienia, czy tylko te czynniki, które podałaś, jednostki sektora finansów publicznych powinny wziąć pod uwagę? Przede wszystkim tak, jednostka sektora finansów publicznych, która będzie przygotowywała się do takiego oszacowania wartości zamówienia, no to przede wszystkim powinna wziąć, znaczy ona szacuje jakby tak wartość zamówienia dla siebie, tak? Dla podmiotu, który ten plan, pracowniczy plan kapitałowy tworzy. W związku z tym powinna mieć na uwadze liczbę osób zatrudnionych, które będą mogły być uczestnikami pracowniczego planu kapitałowego, bo ta liczba osób zatrudnionych wpływa na to, w jakiej rzeczywiście tak wysokości będą wpłaty do PPK przekazywane, ile środków na rachunkach PPK zostanie zgromadzonych przez te osoby. No a to z kolei wpływa na wysokość tego wynagrodzenia, tak? Bo wynagrodzenie dla instytucji jest liczone od wysokości aktywów na rachunkach, prawda? W związku z tym na pewno kluczowa będzie liczba osób zatrudnionych i tutaj myślę, warto zwrócić uwagę na to, że ta liczba osób zatrudnionych, kiedy będzie przez jednostkę ustalana, to, no to trzeba mieć na uwadze to, że to nie są tylko i wyłącznie pracownicy, tak? Nie tylko oni powinni być brani pod uwagę, ale też powinny być brane pod uwagę choćby osoby zatrudnione na umowach zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych,
pod warunkiem oczywiście, że podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, bo to jest warunek do tego, żeby spełniać definicję osoby zatrudnionej, o której mówi ustawa o PPK. Więc tak, w pierwszej kolejności na pewno to jest bardzo istotny czynnik przy szacowaniu wartości zamówienia. Liczba osób zatrudnionych w danej jednostce, która szacuje tą wartość zamówienia. Kolejną kwestią bardzo ważną jest chociażby średnia wysokość wynagrodzenia, tak, tych osób zatrudnionych, bo z kolei wpłaty do PPK, które właśnie składają się na aktywa, które, od których jest znowu liczone wynagrodzenie dla instytucji finansowych, no to te wpłaty są naliczane jako procent wynagrodzenia tych osób, prawda? W związku z tym to, w jakiej wysokości osoby zatrudnione otrzymują w danej jednostce wynagrodzenie, z automatu przekłada się na wysokość wpłat do PPK, a ta z kolei na wysokość aktywów i wysokość wynagrodzenia dla instytucji finansowej. Kolejną kwestią, no to jest oczywiście wysokość wynagrodzenia dla instytucji finansowej, tak? I wiemy, że ustawowo to jest te 0,5% i ewentualnie 0,1% success fee, to jest maksymalne wynagrodzenie, które instytucja finansowa może pobierać, tak? To jest procent od aktywów zgromadzonych na rachunku PPK w skali roku, tak? Te 0,5%. To oczywiście tak ma wpływ na szacunkową wartość zamówienia, którym jest to wynagrodzenie. No i oczywiście tak, to w związku z tym, że wynagrodzenie dla instytucji finansowej jest naliczane od wartości aktywów zgromadzonych na rachunku PPK, no to warto wziąć pod uwagę inne środki, które na ten rachunek wpływają, a są to na przykład dopłaty od państwa czy wpłaty powitalne, także stopy zwrotu, które w jakiś sposób mogą być oszacowane. Prawda? No to są takie kluczowe, tak, 4-5 kluczowych czynników, które na pewno będą miały wpływ i warto uwzględnić. Warto już teraz być może przygotować sobie wyliczenia, w jaki sposób, tak, na przyszłość, jakie dane należałoby w odpowiednie miejsca w algorytmie wstawić, tak, żeby tą wartość sprawnie policzyć, jeżeli już będzie na to czas. Bardzo dziękuję, Aniu. Przejdźmy teraz do drugiej kwestii, czyli do tej drugiej zmiany wprowadzonej tarczą antykryzysową 4.0, czyli artykułu 7 ustawy o PPK, dokładnie ustęp 4a. Tutaj został, proszę Państwa, uproszczony wybór instytucji finansowej przez jednostki sektora finansów publicznych, a dokładnie przez samorządy. Przepis ten wprowadza możliwość, że wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może. Tutaj bardzo ważne jest to słowo może, bo oczywiście nie wskazuje, że musi, daje tylko oczywiście tym organom taką możliwość, że może w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie podpisana umowa o zarządzanie PPK. I tutaj oczywiście też pojawia się kilka pytań, bo jest to kwestia nowa, kwestia, która została niedawno wprowadzona. Czy skorzystanie z tej możliwości jest dla tych organów obowiązkowe, czy też dobrowolne? Aniu, gdybyś mogła rozwinąć dla naszych słuchaczy tą kwestię. Proszę Państwa, rzeczywiście tak, przepis brzmi, tak jak wskazał Patryk, że jest to możliwość, a nie obowiązek, co wynika wprost z treści regulacji, tego, aby z wykorzystaniem tego trybu, który miał na celu uproszczenie wyboru instytucji finansowej w samorządach, dokonać wyboru instytucji finansowej. Oczywiście nie ma przeszkód, aby jednostki samorządowe zdecydowały się na to, aby wyboru dokonać tradycyjnym sposobem, tak jak on jest dokonywany w sektorze prywatnym, czyli z poziomu konkretnego podmiotu zatrudniającego. Nie ma przeszkód, tak, żeby tą ścieżką pójść. Natomiast jeżeli w ocenie tak danej jednostki będzie korzystniejsze, prostsze,
do przeprowadzenia wyboru w taki sposób, aby ta jednostka nadrzędna dokonywała wyboru instytucji finansowej w sposób taki jako scentralizowany, tak, to właśnie taką możliwość przewidują nowe przepisy, które tarczą antykryzysową zostały wprowadzone, o których mówimy, tak, i z takiej możliwości jak najbardziej można skorzystać. A w takim razie, czy wymienione w ustawie organy mogą dokonać tego wyboru tylko na przykład dla części tych jednostek organizacyjnych, a dla innej części pozostawić już ten wybór samodzielny, czy też na przykład już tego wyboru albo muszą dokonać dla wszystkich, albo muszą dokonać dla nikogo? Gdybyś mogła, Aniu, jeszcze rozwinąć tą kwestię. Przepisy nie przewidują ograniczeń w tym zakresie. Jeżeli taka będzie wola jednostek, żeby tylko tym wyborem objąć część podległych im jednostek organizacyjnych, nie ma przeszkód, aby tak się zadziało, tak? I w takiej sytuacji wybór scentralizowany będzie dotyczył części jednostek, kilku jednostek spośród wszystkich, tak? Pozostałe jednostki będą w takiej sytuacji dokonywały samodzielnie wyboru instytucji finansowej. Nie ma kłopotu, aby nie wszystkie jednostki podległe taki wybór scentralizowany miał dotyczyć. Co w takim razie ze stroną społeczną? Bo jak wiemy, instytucję finansową, z którą zostanie podpisana umowa o zarządzanie PPK, powinniśmy albo skonsultować z naszymi związkami zawodowymi, albo z reprezentacją osób zatrudnionych. Jak w takim razie muszą to zrobić jednostki sektora finansów publicznych? Czy tutaj też powinna nastąpić ta konsultacja ze stroną społeczną, czy też ten wybór jest odgórny, no niejako odpowiedni organ samodzielnie będzie podejmował tą decyzję? Jak to będzie wyglądać w samorządach? Oczywiście, jeżeli chodzi o wybór instytucji finansowej, ten uproszczony, wprowadzony tarczą 4.0 sposób, tak, czyli przez jednostkę nadrzędną, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, pomimo tego, że to jest inny tryb jakby wyboru, tak, to ten wybór zakłada również udział w wyborze instytucji finansowej strony społecznej. Tak? W związku z czym nawet jeżeli zostanie podjęta decyzja, że to na przykład wójt dla podległych jemu jednostek organizacyjnych samorządu dokona wyboru instytucji finansowej, no to taki wójt tej instytucji finansowej nie wybiera samodzielnie, całkowicie, tak? Tylko przepisy mówią o tym, że tego wyboru powinien dokonać w porozumieniu ze stroną społeczną, czyli w zależności od tego, czy w podległych jemu jednostkach funkcjonują związki zawodowe, czy reprezentacja pracowników, tak, zostanie wyłoniona, to wybór taki powinien być z tą stroną społeczną skonsultowany co najmniej, tak? W związku z czym jakby nawet skorzystanie z tego scentralizowanego wyboru instytucji finansowej nie powoduje tego, że strona społeczna jest całkowicie pominięta, wykluczona z wyboru instytucji finansowej. Te konsultacje, tak samo jak konsultacje w tradycyjnym wyborze instytucji finansowej, w takim jak sektor prywatny go dokonywał, tak, te konsultacje nadal są przewidziane. No i przepisy wprost wskazują, że ten wójt, burmistrz, prezydent miasta w zasadzie na miesiąc przed upływem terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK powinien wybrać instytucję finansową w porozumieniu z przedstawicielami strony społecznej, tak? Dopiero w sytuacji, i to też analogicznie jak przy tradycyjnym wyborze instytucji finansowej, dopiero w sytuacji, kiedy takie porozumienie nie zostanie osiągnięte pomiędzy tą jednostką nadrzędną, tym wójtem, a stroną społeczną, no to wtedy wyboru dokonuje wójt, tak? Wyboru instytucji finansowej. Z kolei, jak już instytucja finansowa zostanie wybrana, tak, to z tą instytucją finansową już podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, uczestników pracowniczych planów kapitałowych. Czyli, szanowni państwo, musimy pamiętać, że jeżeli jednostki sektora finansów publicznych, w tym oczywiście również samorządy, do 26 marca mają ostateczny termin na podpisanie umowy o zarządzanie. Wobec tego
najpóźniej do 26 lutego powinny się porozumieć w tej sprawie ze stroną społeczną, czyli albo z zakładowymi organizacjami związkowymi, albo z reprezentacją pracowników. Jeszcze jedno już ostatnie pytanie z tego tematu. Kto w takim razie finalnie będzie w imieniu samorządów podpisywał umowę o zarządzanie z wybraną instytucją finansową? To, proszę Państwa, tak jak już wspomniałam, tak, niezależnie od tego, czy instytucja finansowa zostanie wybrana bezpośrednio przez jednostkę, tak, ten podmiot zatrudniający, na przykład dyrektora szkoły, czy ta instytucja finansowa jednak może zostanie wybrana finalnie przez organ nadrzędny, wójta, burmistrza, prezydenta miasta i tak dalej, tak? Czy ten wybór zostanie dokonany w porozumieniu ze stroną społeczną? Czy jednak tego porozumienia nie uda się osiągnąć i wyboru dokona jednostka, czy też jednostka nadrzędna nad nią, tak? No to stroną umowy o zarządzanie PPK nadal bez zmian pozostaje podmiot zatrudniający. Czyli ta jednostka, ten pracodawca, tak? I to skoro ta poszczególna jednostka jest stroną umowy o zarządzanie, to ta jednostka będzie też podpisywała tą umowę o zarządzanie z wybraną instytucją finansową, niezależnie czy samodzielnie dokonuje wyboru, czy korzysta z wyboru takiego scentralizowanego przez swój organ, przez jednostkę, której podlega. Tak? Finalnie umowę podpisuje jednostka. Oczywiście nie ma kłopotu z tym, żeby ta jednostka upoważniła być może nawet swoją nadrzędną jednostkę, tak? Do tego, żeby to ta też zawarła w jej imieniu umowę o zarządzanie PPK, ale to nie będzie zmieniało faktu, że stroną nadal umowa o zarządzanie pozostaje jednostka. A to, czy udzieli upoważnienia, czy nie, czy to rzeczywiście uprości proces, to już jest decyzja samej jednostki, tak? Bardzo Ci dziękuję, Aniu. Bardzo dziękuję za udzielenie rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi na te kilka najczęściej pojawiających się pytań w tym zakresie. Chcieliśmy Państwu bardzo podziękować za wspólnie spędzony czas, za bycie uczestnikami programu Plany, Prognozy, Komentarze. Dzisiaj rozmawialiśmy o jednostkach sektora finansów publicznych. Obiecujemy również, że w przyszłości cykl będzie kontynuowany. Wciąż będziemy dla Państwa ten temat i najbardziej kluczowe kwestie rozwijać. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję Ci, Aniu. Dziękuję, Patryk. Zapraszam Państwa na przyszłotygodniowe spotkanie. Również widzimy się w czwartek o godzinie 11:00. W przyszłym tygodniu, czyli dokładnie 27 sierpnia, plany, prognozy, komentarze. Będzie odcinek z cyklu 2P, czyli Poznaj Portal. Trzecie P to będzie moje imię, czyli Patryk, nazwisko Wyczółkowski, bo to ja będę to szkolenie, ten webinar, ten odcinek dla Państwa prowadził. Na tym cyklu skupimy się na możliwościach naszego portalu, czyli mojeppk.pl. Będę Państwu pokazywał funkcjonalność naszego portalu. W najbliższym odcinku pokażę tą funkcjonalność po stronie pracownika, czyli pokażę, jakie najważniejsze informacje może uzyskać pracownik, gdzie może szukać najpotrzebniejszych informacji, w jaki sposób na przykład może pobrać niezbędne wnioski albo deklaracje, czy też gdzie i z jakich kalkulatorów będzie mógł skorzystać. Nie pozostaje mi nic innego, jak Państwa na ten webinar zaprosić. Życzę Państwu wspólnie z Anią miłego dnia, miłego, no jeszcze nie popołudnia, bo dopiero się do samego południa zbliżamy, ale przede wszystkim życzymy Państwu dużo zdrowia w tych trudnych czasach, no i jeszcze wielu słonecznych dni, no bo pamiętajmy o tym, że wciąż trwa lato. Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego, do widzenia i do usłyszenia.